Czy zamierza pan dołączyć do partii Prawo i Sprawiedliwość? Nie, no nie zamierzam. To słyszę, że są takie głosy. Wczoraj z PAP-u do mnie dzwonili też. Ja rozmawiałem z przedstawicielem PAP-u. On mówił, że zamieści, to nie zamierzam. Nie, no to są jakieś takie spekulacje zupełnie nieuzasadnione. Znaczy, wydaje mi się, że z punktu widzenia tego pomysłu, który mamy, żeby budować taką siłę, która będzie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a tym układem odchodzącym PO-PSL, tak? Tą siłą, tą partią, która jest Wolni i Solidarni, która dla nami jest, no to jakbym chciał przejść do PiS-u, no to bym ten pomysł tak na panewce spalił. No, wydaje mi się, że to... I to bym się nie przysłużył ani PiS-owi, ani Polsce. Tak mi się wydaje. No, no oczywiście no cały czas nie wiem, czy ten pomysł jako siła polityczna się powiedzie, bo to jest trudny pomysł, tak? Ale no wierzę, że się powiedzie i wszystkich zapraszam do pomocy, ale do PiS-u nie mam zamiaru teraz przechodzić. Do klubu PiS-u, bo to było takie zaproszenie, które mamy, że jako koło, jako partia, tak jak na tej samej zasadzie, na której w PiS-ie są panowie minister sprawiedliwości, pan Ziobro i wicepremier, pan Gowin, tak? No, to na tej zasadzie no, ja nie, na pewno nie mam zamiaru przechodzić do PiS-u.